Odsłonięcie współczesnej rzeźby autorstwa Marty Przonak nastąpiło w miniony czwartek na suwalskich bulwarach. Pierwsza nasza idea była taka, że ponieważ miasto Suwałki inwestuje w sprawy lotnicze, w lotnisko, w coś, co się nazywa Air Show, że może byśmy to jakoś powiązali z lotniskiem i z tymi wszystkimi wydarzeniami. Rzeźba, która stanęła na bulwarach, to powiększona wersja papierowego samolotu, jaki każdy z nas niejednokrotnie w swoim życiu wykonał. Autorka rzeźby, Marta Przonak, jest rodowitą suwałczanką. W 78 roku się urodziła w Suwałkach, jest związana z Suwałkami, chociaż od wielu lat, od czasu studiów, jest w Łodzi. Tam rozwija się jako artystka także. Suwałki nie zapominają o niej, dlatego że w 2005 dostała stypendium z Urzędu Miejskiego, stypendium artystyczne. Jest to artystka młoda, bardzo obiecująca. Każda z jej realizacji, każda z rzeźb, każdy z pomysłów, bo niektóre to nie są rzeźby, to są takie właśnie instalacje, konstrukcje, jest inna, nowa i jak gdyby odwraca sposób myślenia zwykłego człowieka. Więc to, co w sztuce najpiękniejsze, pokazuje, że poza tą naszą rzeczywistością jest ten jeszcze inny świat i na wszystko można spojrzeć troszeczkę inaczej. Ta rzeźba, mam nadzieję, bo tutaj Państwo mnie pytali o to, będzie budziła tylko dobre skojarzenia, tylko takie przyjazne. Ona w samej swojej funkcji ma takie ludyczne przeznaczenie, czyli ma służyć trochę do zabawy. Warto pamiętać, że sztuka to właśnie nie tylko podniosłe tematy, patriotyzm i wielkie wzmożenie, ale też po prostu piękno, i także zabawa. Pozostaje nam życzyć wysokich lotów.